Dzień dobry, witam serdecznie. To jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest dr Jan Wieczorek, Uniwersytet Warszawski, wieloletni działacz związany z organizacjami pozarządowymi i bezpłatnym poradnictwem prawnym. Dzień dobry. Witam serdecznie. Od 2 lat funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Proszę mi powiedzieć, jak pan go ocenia? Dotychczasowe funkcjonowanie tego systemu oceniam bardzo źle. On jest nieskuteczny i nieefektywny. To są 2 główne parametry, według których trzeba ten system oceniać. Jest pewna nadzieja na to, że coś ulegnie zmianie po wejściu w życie, właściwie po uruchomieniu w pełni zmian, które weszły w życie z początkiem tego roku, ale także co do tego nowego systemu mam istotne zastrzeżenia. Dlaczego jest nieefektywny? No jest nieefektywny dlatego, czy był nieefektywny dlatego, że przeznaczono na funkcjonowanie tego systemu znacznie więcej pieniędzy, niż to było potrzebne, biorąc pod uwagę kryteria dostępu do tego systemu. Prowadziliśmy w INPRIS-ie i też przy innych okazjach rozmaite analizy jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy, to już było wiadomo, z których wynikało, że mniej więcej 60%, 2/3 środków nie zostanie wykorzystanych na finansowanie pomocy dla obywateli. Więc to jest tego typu poszły skala. Te pieniądze? No one poszły na finansowanie wynagrodzeń prawników, którzy siedzą w tych punktach, na finansowanie organizacji pozarządowych, które wygrały konkursy. I oczywiście bardzo dobrze, że prawnicy mają pracę w takim charakterze i że organizacje są wspierane. No z tym, że to nie jest celem tego systemu. Celem jest dostarczanie obywatelom pomocy prawnej, a to nie miało miejsca. Dość mocno ten system sprzed 2 lat, w takiej wersji sprzed 2 lat, skrytykowała Najwyższa Izba Kontroli. Mhm. I czy zgadza się pan z tymi wszystkimi zarzutami? Tak, ja znam raport NIK-u na ten temat i w zasadzie wszystkie zarzuty, które tam się pojawiają, bym wsparł. To jest nieefektywne, to jest źle zaprojektowane, nie ma kontroli nad tym, w jaki sposób ta ustawa funkcjonuje. No i to jest, można powiedzieć, mantra, która jest powtarzana przez osoby, które się zajmują tym systemem od kilku lat. No dobrze, że to jakoś w jakiś sposób zostało odzwierciedlone w tej nowej ustawie, czy nowej wersji systemu. Do nowelizacji zaraz przejdziemy, a proszę mi powiedzieć, kto powinien taką kontrolę sprawować? No na świecie są różne modele. Do którego nam jest najbliżej? Chyba do żadnego, obawiam się. To jest też jedna z wad tego systemu, który my mamy, że on jest jakoś dziwnie postawiony na głowie. Z jednej strony jest duża infrastruktura związana z pomocą przedsądową, ale też nie całą, bo ta pomoc powinna być świadczona na różne sposoby, a my mamy jeden bardzo wąski model, ale to mniejsza o to. Natomiast oprócz tego mamy system pomocy sądowej, pełnomocników z urzędu i obrońców, w którym decydują sądy. Więc to jest system, który nie jest znany na świecie, albo funkcjonuje jedno, jak na przykład w Niemczech, prawda, gdzie nie ma systemu pomocy przedsądowej, tylko sądy po prostu decydują o przyznaniu adwokata. Albo mamy zinstytucjonalizowany system, gdzie jest cała infrastruktura, która przyznaje pomoc i na etapie przedsądowym, i na etapie sądowym. To prawdopodobnie jest bardziej efektywne. Bardzo dobrym przykładem jest system holenderski, gdzie to działa znakomicie. Mamy też przykłady w niektórych krajach skandynawskich, w Finlandii, właśnie nordyckich, gdzie to funkcjonuje dobrze. No, to, co mamy w Polsce, to jest, prawdę mówiąc, ni pies, ni wydra. Te wszystkie wady, o których mówiła Najwyższa Izba Kontroli, o których mówili eksperci, dostrzegł prezydent, przygotował nowelizację ustawy. Ta nowelizacja weszła w życie w styczniu 2019 roku. Proszę mi powiedzieć, co prezydent zmienił? Ja bym unikał, przepraszam, że tak skoryguję pani sformułowanie, ale pozwolę sobie to zrobić po tym, jak się zapoznałem z treścią wystąpienia pana prezydenta i też z treścią takiego spotkania, które się odbyło chyba w piątek ostatni dla mediów, bo rzeczywiście tam pan prezydent się posługiwał takim językiem sprawstwa i aktywności, z którego by wynikało, że to on jest tutaj głównym aktorem
w tej dziedzinie, to jest nieprawda po prostu. I to padło i z ust pana prezydenta, i z ust jego urzędników podczas tego wystąpienia. No nie jest prawdą to, że dowiedzieliśmy się o istnieniu systemów nieodpłatnej pomocy prawnej po tym, jak pan prezydent w kampanii wyborczej stworzył Duda Pomoc i jakby od tego wszystko to ruszyło. Historia systemów i w ogóle rozmowy o tym, że taki system powinien istnieć w Polsce, sięga końca lat 90., początku 2000. No pan prezydent może o tym nie pamiętać, ale to było w czasach mniej więcej, kiedy on jeszcze był współpracownikiem Unii Wolności. Różni aktywiści z środowisk pozarządowych o to walczyli, między innymi Łukasz Bojarski, który jest takim spiritus mowem z tej aktywności. No i od tego czasu różne projekty zgłaszano. Więc i wydaje mi się, że również te zmiany, które weszły w życie z początkiem tego roku, no są efektem, powiedziałbym, nagłaśniania różnych problemów i dyskusji w tym środowisku, więc pan prezydent oczywiście ma zasługę polegającą na tym, że nadał temu sprawstwo polityczne, ale autorstwo przypisałbym komuś innemu. Więc no, niewątpliwie dobrym pomysłem jest znaczne rozszerzenie zakresu osób, które są uprawnione do korzystania z tego systemu, de facto otwarcie tego systemu. To był postulat, ponieważ system, który działa racjonalnie, który działa efektywnie, no nie może w punkcie wyjścia ograniczać prawa do korzystania z tych porad, dlatego że dokładnie to jest problemem. Znaczy, to, że ludzie nie wiedzą, że mogą z tego korzystać, nie potrafią korzystać z pomocy prawnej, nawet jeżeli ich na to stać. Więc maksymalne rozszerzenie kryteriów dostępu jest dobrym pomysłem. Dobrą rzeczą jest też poszerzenie zakresu usług, czyli stworzenie możliwości, żeby korzystać z mediacji w ramach systemu nieodpłatnie i także wprowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Chociaż akurat co do tej jednej kwestii mam wątpliwości, nie co do zasady, bo to jest znakomita rzecz i ona powinna istnieć, tylko co do sposobu wprowadzenia. Dobrym pomysłem jest też to, że istnieje możliwość odejścia od tego dziwnego sposobu myślenia, że ta pomoc nieodpłatna musi być świadczona w takiej formie, jak taka, powiedziałbym, pełna czy pełnokrwista tradycyjna pomoc prawna, że przychodzi klient do kancelarii i tam prawnik mu udziela pomocy. Tak? W doświadczeniach wielu systemów pomocy nieodpłatnej robi się to w inny sposób. Jest to też robione w ten sposób, że prawnicy są bardziej mobilni, czy też doradcy, bo to niekoniecznie są prawnicy. I w Polsce też taka możliwość się pojawiła, ale w ograniczonym zakresie. Uważam, że to powinno być znacznie bardziej rozszerzone, biorąc pod uwagę, że wiemy o tym, że w Polsce są kłopoty z dostępem. Więc to są dobre rzeczy. Rozumiem. Patrząc na ustawę na przepisy o bezpłatnym poradnictwie już po tych zmianach, które weszły w życie niedawno, proszę powiedzieć, kto dziś może wystąpić o taką pomoc? Praktycznie każdy. Praktycznie każdy, dlatego że kryterium jakie jest w ustawie, to jest właściwie stwierdzenie tego, że nie jest się w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. No i ja nie wdawałem się w jakąś szczegółową analizę prawną, bo jakby też jakby mój obszar zainteresowań jest to jakby bardziej związany nie z analizą ustawy w sensie prawniczym, a z powiedzmy projektowaniem polityk publicznych, więc nie wdawałem się w analizę szczegółową prawną, ale na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że w zasadzie nawet stwierdzenie nieprawdy w takim oświadczeniu no ciężko byłoby jakoś zweryfikować, ciężko byłoby kogoś pociągnąć do odpowiedzialności, więc de facto są to wszyscy obywatele. A zgadza się pan z tym, że organizacje pozarządowe powinny świadczyć takie poradnictwo? Oczywiście, tak, dlatego że to też jest temat, który jest bardzo dobrze opracowany i przepracowany poza Polską i też w Polsce to się dzieje przecież od wielu lat. Organizacje mają tą przewagę nad prawnikami, że są w stanie zmobilizować różnego rodzaju zasoby i szkolić swoich pracowników nie tylko w wąskim, powiedzmy, dostarczaniu usług prawniczych, ale dostarczaniu usług, które jakby wykraczają poza ten taki standardowy sposób myślenia prawników, więc
Więc można sądzić, że do takich nieodpłatnych porad przychodzą osoby, które są szczególnie słabe i czy szczególnie mają szczególne trudności w korzystaniu z tego typu usług, a też mają trudności w rozpoznaniu, czy ich problem jest problemem prawnym, czy nie jest. Więc mogą przychodzić do tego typu systemu, sądząc, że to jest problem prawny, a się okazuje, że nie jest, i wtedy trzeba tej osobie pomóc też w inny sposób. Ale może też być odwrotnie, że przychodzą osoby, które wiedzą, że mają jakiś problem, ale nie są w stanie samodzielnie zweryfikować tego, czy się go da prawnie rozwiązać, czy nie. No i wtedy rolą brzydko mówiąc, poradnika, który, bo niekoniecznie musi to być prawnik, który w takim systemie który w takim systemie jest aktywny, jest dokonanie diagnozy i skierowanie takiej osoby do bardziej wyspecjalizowanej usługi, jeżeli się okaże, że rzeczywiście jest to sprawa. Zresztą też są takie sprawy, w których prawnicy wcale mogą nie być bardzo kompetentni, dlatego że może się okazywać, że poza tym systemem takie problemy nie występują, albo ich się nie podejmuje z przyczyn ekonomicznych, bo one są za drobne. Tak? Możemy o różnych sprawach, na przykład związanych z ubezpieczeniami społecznymi, mówić. Wydaje mi się, że osoba, która, wyobraźmy sobie, były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest znacznie skuteczniej w stanie doradzić klientowi niż prawnik, nawet adwokat czy radca prawny, który no, z siłą rzeczy jest bardziej zainteresowany takimi, powiedziałbym, grubszymi sprawami. Ale czy to nie jest tak, że organizacje pozarządowe organizacyjnie mają lepiej, ale pojawia się też zarzut no nie w pełni profesjonalności, że... To są rzeczy, które należy weryfikować. Ale jak? Istnieje wiele sposobów na to, żeby to zrobić. To jest tak, o czym żeśmy zapomnieli w Polsce, tworząc ten system, że jeżeli się buduje tego typu usługi, no to należy też budować system ewaluacji, system kontroli finansowej, i wydawanie tych pieniędzy powinno się odbywać pod nadzorem. I sądzę, że organizacje, które stosują wysokie standardy w tej materii, ja wiem, że takie są i są liczne, nie miałyby absolutnie nic przeciwko temu, żeby sprawozdawczość i też merytoryczną jakość tych usług po prostu weryfikować. Tymczasem w Polsce tego się na systematyczną skalę nie robi. Można to robić za pomocą badań różnych ewaluacyjnych, można robić badania ankietowe wśród klientów, ale można robić badania takie, jak się robi przy świadczeniu każdych innych usług. W zasadzie nie ma powodu, żeby tego nie robić. Można robić badania typu peer review, podobnie jak to mi jest bliskie akurat, jak w systemie nauki, prawda, wśród autorów, którzy publikują jakieś teksty naukowe. Ocenia się jakość tekstów, odsyłając czy wysyłając tekst do recenzji kogoś, kto również działa w danej dziedzinie. W systemach pomocy nieodpłatnej akta spraw przekazuje się oczywiście wyrywkowo albo zgodnie z odpowiednim algorytmem w pewien sposób osobom, które są uznawane w środowisku za godne zaufania. To oczywiście pozwala na ominięcie problemu poufności sprawy, prawda, i przywilejów adwokackich, no ale jest to metoda na weryfikację jakości. No w Polsce tego nie robimy. Jest przewidziany pewien w wąskim zakresie, w zakresie poradnictwa prawnego w nowej ustawie, poradnictwa obywatelskiego, przepraszam, w nowej ustawie podobny mechanizm, ale on nie będzie rozciągnięty na poradnictwo prawne. A proszę mi powiedzieć, podczas tego piątkowego spotkania u prezydenta padły między innymi takie twierdzenia, że wszystko to, co się dzieje, no to kierunek jest dobry. Trzeba oczywiście nowym przepisom dać czas, żeby miały szansę zaistnieć, żeby je dobrze i sprawiedliwie ocenić, ale że jedno jest pewne, bezpłatnemu poradnictwu cały czas potrzebna jest popularyzacja, edukacja. Oczywiście. Gdzie o tym mówić? Zacznę od tego, że rzeczywiście pani ma rację. W
Jesienią zeszłego roku robiliśmy w Fundacji INPRIS badania takie, które miały na celu rozpoznanie, sprawdzenie rozpoznawalności marki systemu nieodpłatnego poradnictwa. No i one wyszły katastrofalnie. Znaczy, to można odnieść, ja już nie pamiętam dokładnych wyników procentowych, więc nie będę ich przytaczać, ale w porównaniu do organizacji pozarządowych, które istnieją poza tym systemem i też udzielają porad. I oczywiście w porównaniu do płatnych usług prawniczych, ten system się okazał zupełnie nieznaną rzeczą dla badanych. Tak? To były naprawdę jakieś dosłownie jednocyfrowe wyniki, jeżeli chodzi o rozpoznawalność tej marki. To tak naprawdę to katastrofa, bo z jednej strony są ludzie, którzy potrzebują pomocy i to tak jak pan powiedział, wszechstronnej pomocy, nie tylko sensu stricte pomocy prawnej, a z drugiej strony jest system, który działa, który mógłby pomóc i ludzie o tym nie wiedzą. Znaczy najlepszą oczywiście reklamą jest to, że ten system będzie działał i będzie dostępny, bo nie ma lepszego marketingu niż marketing, prawda, szeptany i informacja, która przychodzi od klienta do klienta. No to, z tym, że problem do tej pory był taki, że zakres osób, które mogły korzystać z tego systemu, był tak wąski, że to się musiało wiązać z frustracją i z jakby takim rozczarowaniem, że oto ja gdzieś się o tym dowiedziałem, przychodzę do tego punktu, a tam się okazuje, że nie jestem weteranem, kobietą w ciąży i osobą posiadającą kartę dużej rodziny. Nie mam 20, skończyłem 26 lat, ale nie skończyłem jeszcze 65. No i mi mówią, że nie. Tak, że możesz sobie poszukać takiej pomocy na rynku. Tutaj ja przepraszam za dygresję, ale pięknym przykładem były osoby z niepełnosprawnościami, które nie były uprawnione na mocy tej ustawy do korzystania z tej pomocy. Natomiast ustawa przewidywała, że punkty muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czyli o ile osoba z niepełnosprawnościami nie miała innego tytułu do korzystania z tej... To mogła się przejechać tak, mogła i się po prostu przejechać, udać do takiego. Tak, mogła wejść, prawda, bo punkt był dostępny, czy był zorganizowany w miejscu, który był dostępny dla niej, ale poza tym nie. No więc... Pani pytanie jest też bardzo trafne, dlatego że to jakby wraca do tej kwestii, o której ja mówiłem, że pomoc prawna nieodpłatna w Polsce stoi na głowie, bo mamy pewien wycinek systemu, natomiast nie cały system. Ta kwestia pomocy sądowej to jest jedna rzecz, ale też mamy problem z tym, że nie mamy w zasadzie systemu informacji prawnej, który byłby dostępny dla obywateli. Powinniśmy mieć infolinię, która powinna funkcjonować na podobnej zasadzie jak na przykład infolinia podatkowa Ministerstwa Finansów. Jest taka infolinia w zakresie porad czy problemów konsumenckich, która też, o ile wiem, funkcjonuje całkiem nieźle i jest tania. Tak naprawdę. Więc w zasadzie powodu, że od tego odstąpiono, ja nie widzę, odstąpiono od tego świadomie na etapie tych poprzednich prac nad ustawą. Dobrze się stało, że zmieniono zasady finansowania tych punktów po nowelizacji, dlatego że zostaną przeznaczone większe środki na tak zwane koszty pośrednie i też pewne środki na edukację prawną, więc to jest szansa. No ale to mamy w dalszym ciągu, powiedziałbym, pół systemu, który by działał, a nie dobrze zaprojektowany cały system, nawet po tych zmianach pana prezydenta. Więc co należy zrobić? Należy oczywiście dostarczać informacji, powinna być reklama w mediach lokalnych, powinna być informacja typu ulotkowo, powiedziałbym, broszurowego, no, ale też potrzebna nam jest edukacja prawna, która będzie się zaczynała naprawdę w szkole. Potrzebna nam jest edukacja prawna ciągła, także osób dorosłych. Potrzebne nam są aktywne działania na rzecz wyszukiwania klientów, znajdowania ich, a nie czekania na to, że oni przyjdą sami do tego systemu. To miejmy nadzieję, że zmiany, które weszły w życie w styczniu, są pierwszymi, ale nie jedynymi, jakie czeka bezpłatne poradnictwo i każde następne będą już tylko lepsze i będą bardziej służyć tym, którzy takich porad potrzebują. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. Moim gościem był dr Jan Wieńczarek, Uniwersytet Warszawski, a ja zapraszam na jutro na Rzecz o Prawie na godzinę 13:00.